Nazywam się Jagna Niedzielska. Nie marnuję jedzenia i tym bardziej nie zamierzam marnować czasu na słabe pomidory. Nazywam się Przemysław Klima i prowadzę w Krakowie restaurację nagrodzoną gwiazdką Michelin. Wraz z Jagną dzisiaj z Agronomis przyrządzimy najlepszego pomidora dla Was i go znajdziemy. My wyhodowaliśmy pierwszego pomidora w 1880 roku w Warszawie. Mamy ponad 10 tysięcy odmian pomidorów, ale ciągle jemy tego jednego, okrągłego i czerwonego. Nie byłoby nic w tym złego, jakby nie to, że uprawa jednego pomidora prowadzi do dwóch problemów. Monokultury, czyli wysysania z gleby tego, co najlepsze, oraz niesmaku, który wynika z braku świadomości, że mamy inne cudowne pomidory. Teraz skupmy się na pomidorach, które wyrosną w Polsce. Koktajlowe, paprykowe, kumato, ananasowe, tak jest, malinowe, dakteryjno. Pamiętajcie, że dobrze jest wąchać od tej strony szypułki albo nawet, tylko nie w sklepie, ściągnąć tą szypułkę i tutaj powinien ukazać się aromat. Modły jest. A w dobie pandemii to wiesz, jak w ogóle. Ale sobie w tym ananasowym, jest najwięcej? Jak nadkroję, to zaczyna też coś się dziać. O, ale faktycznie, trzeba nadkroić. Bo jest bardzo zwarty i zbity, tak. Może przez to, że nie może się nic uaktywnić. Może trzeba po prostu zjeść. Trzeba je zjeść. Dobry stosunek skórki, która nie jest za gruba, do miąższu. Tutaj widzicie, już mamy więcej pestek, trochę tej mięsistej konsystencji. Tu zdecydowanie będzie więcej soku, więc testujemy w pozycji raczej takiej. Tu jest słodycz, prawda? Ale wiesz co? Jest też kwaśność. Jest zdecydowanie większe spektrum smaku. Moje serce podąża ku tej gałązce. Moje też. Tutaj jest najwięcej smaku. Nie tej słodyczy, którego szukamy w pomidorze. Ale każdy ma coś innego do zaoferowania i tu nie możemy powiedzieć, że ten jest najlepszy, ponieważ każdy jest inny. No to teraz będziemy piekli wszystkie odmiany naszych pomidorów. Co potrzebujemy do tego? Sól i oliwa z oliwek. Wysoką temperaturę jeszcze. Tak jest, moi drodzy, są pieczone, one się pięknie skarmelizowały. Tam, gdzie był żel i pestki, powstał niczym kisiel z pomidorów. Patrz na ten kisiel. Dużo skóry strasznie. Dużo skóry, odchodzi bardzo łatwo. Zaciekawił mnie ananasowy, ponieważ teraz po pieczeniu zrobił się w ogóle inny level tego pomidora. Jest. To jest ciekawe, że one się zmieniają po pieczeniu tak samo, jak i po innych obróbkach termicznych. Nasz faworyt. Piccolo, najmniejszy. Pomaga. Doceń proszę, że dałam Ci więcej pestek. Najbardziej wyrazisty. O, zdecydowanie. Słodki. Chłopak ma temperament. Kolejna obróbka to smażenie. Z czym będziemy smażyć? Zioła, oliwa, czosnek. Idealnie. No a tu, moi drodzy, sprawdzimy, jak tłuszcz działa na te pomidory, jak przewodzi smak i zioła. Zioła. To jest naprawdę bardzo dobre. Mhm. Dobre. Bo tutaj jest balans. Tutaj nie powiesz, co jest najbardziej wybijające. Tu jest po prostu pyszny pomidor. Słuchaj, dla mnie to danie gotowe. Skóra jak skóra. On jakby był trochę oporny na temperaturę, jakby nie dostał po całej powierzchni od środka. Ta konsystencja tego ziemniaka i tego jabłka, tutaj w ogóle, zarówno na pierwszej tacy, jak i na tej, uważam, że on wygrywa konsystencją. Ale słuchaj, każdy ten pomidor, którego jemy, potrzebuje dodatku jeszcze ekstra, oczywiście soli, ale zioła powodują, że to wszystko się fajnie nam, wiesz, kręci na tym talerzu, na tej blaszce. On piecze tam delikatnie na języku. Jest umamiczny, mocno pomidorowy, najciekawszy. One były najmocniejsze w smaku po tej obróbce. Zaskoczeniem jest ten malinowy, to był punkt numer jeden. Świetna konsystencja tego żółtego. Zgadzam się. I ten malutki to... Najmniejszy, najwięcej roboty robi. Bije do naszych serc i podniebień. Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? Z ryżem? Nie. Z lanym ciastem. Okej, okay. Możemy się kolegować, możemy to wszystko spróbować, moi drodzy. Powiedziałabym, że tutaj jest pieczone jabłko z siemieniem mianym, tutaj zabajone, a tutaj po prostu czysta krew z pomidor. Próbujemy? Lecimy? Tak. Od lewej. No dobre, licha dobre, ale nie aż tak dobre, jak bym się spodziewał. Natomiast tego jestem bardzo ciekawa, bo... Mnie ciekawi kolor tego. Tak, i w ogóle zrobiło się z tego jakaś taka emulsja. Papka. Ulala, tutaj to... W ogóle wybił się ten właśnie chlorofil. Cały czas to jest okay. Tak. Jest okay. Bardzo. I ta zieloność tego po prostu jest bardzo fajna. Mega. Tylko kolor słaby jest, ale... Powiedziałabym, że to też dobry pomidor na gazpacho. Jedziemy dalej. Lecimy w zabajone, czyli żółty pomidor. Żółty pomidor. No i tutaj też bym powiedziała, że chłodnik by wjechał. Ale tutaj jest dużo więcej smaku niż tu. Jest okej. Okay. No, by nie się kłócić. Ja bym wolał chyba tego.
Tak? Nie patrzę na kolor. Jezu, ja bym totalnie ten wybrała. Nie musimy się zgadzać zawsze. No, masz rację. No, jedziemy dalej, dobrze. Sobie dokładeczko zrobię. Tu mamy... Tutaj jest paprykowy. Paprykowy. Kolor paprykowy ewidentnie. I nawet czuję trochę tą taką paprykowość, surowość. Ale słodycz. Ale jest słodycz, dokładnie. Polski, tutaj znowu konsystencja malinowy. Jest bardzo przyjemna. Albo dodałeś cukier, albo... Nie, on jest słuchaj, chyba sam od siebie tak słodki. Bardzo słodki. Dobry. Tutaj jest największa pomidorowość, taka w 100% pomidorowość, bo tutaj szukaliśmy jeszcze innych smaków, a tu jest ten pomidorowość. Moi drodzy, mamy swój przed kiszeniem tak naprawdę i po kiszeniu. Kiszenie to oczywiście świetny sposób na konserwację naszej żywności, czyli na przedłużenie sezonu na cały rok. A jak to zrobiliśmy? Na 1,5 litry wody, 3 łyżki soli, chrzan, koper oraz czosnek. Zostawiamy od 2 tygodni, nawet do pół roku, będzie jeszcze lepsze. Proste i pyszne. Werdykt? Werdykt. Żołądki najedzone, podniebienia podniecone. Werdykt jest taki, że równoraki. No bo nie w sposób wskazać jednego zwycięzcę. Bez szans. Ten, który był niezwykle atrakcyjny, zaskakujący, proszę bardzo, ananasowy. Smakuje jak ziemniak, ale jest ciekawy. Ma swoją teksturę, kolor ciekawy tak samo. No i wygląd jest w ogóle nietuzinkowy na każdy sposób. Tak więc daję mu notę wysoką. Jedną z najwyższych oczywiście. Moi drodzy, ale wcale ten werdykt nie był prosty. Jest tutaj koleżka, właściwie koleżanki i koledzy, którzy numer jeden według nas. I jest to ta piękna gałązka. Dakterino. Tak jest. Myślę sobie, że ta gałązka też nie jest bez znaczenia, dlatego że ona chyba utrzymuje i wzmacnia aromat tych pomidorów. Jeśli wyciągniemy właśnie te zielone części, to momentalnie czujemy, jak się uwalniają te oleje eteryczne i też nie bez powodu smażymy na patelni razem na gałązce, aby ta gałązka przenikała do środka i dawała nam więcej smaku. Tak więc wyciągam, pachnie niesamowicie. Jakbym był w szklarni pomidorowej, dziś we Włoszech. Lepszymka gałązka dla mnie, ten okazek.